I am ready to. Dobra. No więc jesteśmy znowu, Michael and Richard. Przedstawiam tak, jak obiecałem wcześniej. I nie wiem, czy widział pan te pytania, które były pod filmem? Tak, widziałem. Te pytania dzisiaj dostałem informację o tych trzech podstawowych pytaniach, gdy ich wybrałem. Jasne. Wybraliśmy cztery w sumie, cztery. Bo jeszcze jest jedno, może ten, ale jest na pewno łatwiejsze niż te trzy, więc spoko. Dobra, i zaczniemy w takim razie od pierwszego. Doktorze Richardzie, proszę wyrazić swoją opinię na temat mostkowania przy wyciskaniu sztangi leżąc. W internecie można spotkać wiele dyskusji na ten temat, tylko bardzo mała część z nich jest poparta jakąkolwiek rzetelną wiedzą. Pozdrawiam, Max. Okej, Max i reszta. Nie ma na dzień dzisiejszy żadnych wątpliwości. Każde ćwiczenie, czy przysiad, czy bench press, jakiekolwiek, powinniśmy dążyć do zachowania neutralnej pozycji kręgosłupa, czyli lordoza lędźwiowa to jest to, to powinno być na wsunięcie dłoni pod odcinek lędźwiowy, szczyt na gdzieś na wysokości TH6, szczyt garba powinien być styczny z ławeczką, potylica powinna być szczytem, styczna z ławeczką i szczyt kości krzyżowej powinien być styczny z ławeczką. Najlepiej jak kończyny są wyprostowane w stawie biodrowym, kąt około 90 stopni zgięcia w stawie kolanowym, 90 stopa, pięty muszą spoczywać na podłożu, wtedy jest równowaga napięć przód i tył powięzi. I koniecznie wtedy, po pierwsze, warto byłoby każdego z Maxów przeszkolić, jak napinać brzuch. Każdy z nas inaczej napina brzuch. Może na ten temat przy okazji być jakiejś innej sesji, bo brzuch ma określony wzorzec napinania. Cywilizacja trochę nam pokręciła ten sam wzorzec, ale przyjmijmy, że Max i reszta umie napinać brzuch. Napinam, czyli zwieram odcinek między klatką piersiową a miednicą i drugie, mam okazję w tej pozycji prawidłowo napiąć szczególnie mięsień pośladkowy wielki, czyli napięcie tych powłok z przodu, napięcie mięśnia pośladkowego stabilizuje mi całą tą przestrzeń tu. Wtedy nie mam zagrożenia jakiegokolwiek ruchu lub mam ograniczone zagrożenie ruchu w odcinku lędźwiowym poprzez napięcie tych dwóch segmentów. I dopiero się zabieram do wyciskania gryfu w pozycji leżącej, nie zmieniając o pół milimetra położenia odcinka lędźwiowego. Mostkowanie, tak jak ja zrozumiałem, to oczywiście na pewno nie zwiększanie lordozy lędźwiowej, czy tego wygięcia, bo wtedy wiadomo, że puszczają mięśnie brzucha i się zwiększa napięcie na mięśniach zginających, pośladek od razu musi się wyluzować. Czyli, a jeszcze to dodam, o czym rozmawialiśmy przed nakręcaniem, to jest może ta wersja, żeby nie dążyć do utrzymania prostego kręgosłupa, dlatego że znoszenie tej krzywizny tu pod lędźwiami od razu mi zdecydowanie powoduje mniej funkcjonalną i taką niekorzystną biomechanicznie pracę mięśnia pośladkowego. Nie da rady zedrzeć pośladkowego, jakby tę osobę narysować w pozycji stojącej, o tę, to jest pierwsza ok, druga wrong, never, to tą osobę byśmy narysowali w ten sposób. I to jest pośladek u tej osoby. Babcia 90-letnia, to jest babcia 20-letnia, czyli grabulka, a to 90-letnia. Nie ma w ogóle wątpliwości, że taka pozycja pleców jest niekorzystna. No i tutaj skupiliśmy się na dole, tak? Ale również ta pozycja płaskich pleców odejmuje stabilizację w stawie ramiennym, prawda? Znaczy, bo jeśli jesteśmy wygięci, możemy ściągnąć mocniej łopatki. Tak, tu jeżeli chodzi o łopatki, to też nie ma wątpliwości. Tu na dzień dzisiejszy to jest wart z biomechaniki czy z kinezjologii. Jak mam ustawioną potylicę lordozę szyjną, tutaj pod szyją szczyt kyfozy, prawda, to zdecydowanie to zresztą, co Kelly Starrett pisze, co inni, to nie ma dzisiaj wątpliwości, że zanim podejdę do gryfu, to ja muszę wykonać dwie rzeczy. Pchnąć łopatki w dół, w stronę właściwie przejścia piersiowego lędźwiowego, troszeczkę ukośnie, ale generalnie komenda dla ćwiczącego powinna być pchnąć na stabilnym brzuchu łopatki w dół i ramiona powinny dążyć do rotacji zewnętrznej. Dopiero po napięciu pośladków, napięciu z przodu tych mięśni brzucha, to też jest złe, pchnięciu łopatek w dół,
wykonania rotacji zewnętrznej, dopiero mogę się wtedy przymierzać do wzięcia gryfu ze stojaków i wykonania bench pressu z lekko łokciami bliżej tułowia. To jest prawidłowe dzisiaj podejście, dzisiaj już od ładnych kilku lat. No takie właśnie stabilizacyjne, mam stabilizację. Ta rotacja zewnętrzna i pchnięcie łopatki w dół powoduje to, że torebka stawowa w stawie ramiennym zaczyna mi się skręcać. Jak mi się skręca torebka, tak jak wyrzymany ręcznik, to ona się skraca. Czyli dociska mi głowę kości ramiennej. Tak? Tak, centralizuje mi i przyciska ją. Jak ja idę w rotację wewnętrzną, torebka mi się odkręca i zaczyna być luźna torebka, co powoduje swobodny ruch w stawie ramiennym, czyli jest ryzyko destabilizacji czy decentralizacji w stawie ramiennym. No dobra, czyli lekkie mostkowanie zabezpiecza nas i w biodrach, tak, i w ramionach. Tak? I w ramionach. Git. Pozycja neutralna kręgosłupa. Mostkujemy. Delikatnie. No pewnie już nie. Dobra. Warto dodać jeszcze o bench pressie jedną rzecz. I u nas, nawet na siłowni, widać, jak osoby ćwiczą z uniesionymi kończynami, zgiętymi w stawie biodrowym, w stawach biodrowych i w stawach kolanowych. I tu sobie wyciskają. Ta pozycja również biomechanicznie jest negowana ze względu między innymi, po pierwsze, na rozciąganie mięśni pośladkowych, co je od razu destabilizuje je. I druga rzecz, zobaczcie tu wyraźnie, widać kręgosłup jakby robi się płaski, wręcz idzie w kyfozę lędźwiową. Jeżeli idę w kyfozę lędźwiową, to tutaj narysuję na dole trzony kręgów lędźwiowych, ustawiają się tak, że jest tendencja do efektu pestki, prawda? Jest ściskany od przodu i wtedy jest ryzyko wypadnięcia dysku. No właśnie, a ustawiają się tak, tłumacząc, że tak jest bezpiecznie, nie? Bo kręgosłup leży. Nie ma. Prawidłowa pozycja kręgosłupa jest taka. Wtedy trzony są lekko klinowate, zbudowane, lekko w sposób klinowaty, tak żeby przestrzenie między nimi były równoległe. Jeżeli ja wypłaszczę lordozę, to mi się otwierają od tyłu, a nie ma dyskopatii przedniej, jest tylko dyskopatia tylna czy tylnoboczna. Nie ma wątpliwości, że utrzymywanie kręgosłupa przez dłuższy czas w zmniejszonej lordozie lędźwiowej, czy zlikwidowanej, czy wręcz w kyfozie, czyli w garbie lędźwiowym, to jest opisane w piśmiennictwie, jest tak zwany efekt peski, seed effect. Nie ma tutaj, jakby wszędzie się o tym mówi. Hop, do tego jeszcze jakaś kawałek rotacji, negatywna zdecydowanie pozycja przy ćwiczeniach jakichkolwiek, a przy bench pressie, gdzie ten docisk wtedy się robi coraz mocniejszy, mam rozciąganie odcinka lędźwiowego i te trzony otwierają się w kierunku tylnym. Dobra, panie. Ja jeszcze odejdę gdzieś tu do naszych fundamentów wyciskania. Tam było trochę mniej super opowiedziane, ale przynajmniej się zgadza z tym, co dzisiaj usłyszeliśmy. Dobra, to przechodzimy do drugiego pytania. Skoro ekspert od kolan, to niech raz na zawsze zamknie temat wychodzenia kolan za palce podczas przysiadu, plus jaka jest jego opinia o wychodzeniu kolan za palce przy wykrokach. Pozdro. Ja tutaj sobie dopisałem, żeby wspomnieć o butach do podnoszenia ciężarów, bo rozmawialiśmy o tym, jasne, i myślę, że super. Dobra, o tych butach przypomnij to w tej drugiej części. Ja się skupię nad przysiadem i nad tym, jak się ustawić, gdzie rzepka powinna być, czy daleko wychodzić, czy bliżej. Po pierwsze, trochę już stara szkoła, że to kolano powinno idealnie, linia z rzepki powinna spadać na przedni palec, na palce stopy. To trochę już dawno w Pensylwanii, wszędzie udowodniono, że biomechanicznie bardzo korzystne jest również, jak rzepka trochę wychodzi, kilka, 2, 3, 4 centymetry poza linię palców. To jest number one. Chodzi o to siły kompresyjne, czy to jest... Tak, siły kompresyjne i tak wiadomo, że są wraz ze zwiększaniem kąta w stawie kolanowym, kompresja wynikająca ze zwiększającego się kąta między rzepką a kością udową jest coraz większa. I to jest jasne. I to muszę w pewnych przypadkach brać to pod uwagę. Dwa przypadki. ACL, więzadło krzyżowe, kiedy przypieranie i taki kąt zwiększony powoduje rozciąganie graftu, przeszczepów w stawie kolanowym, jeżeli chodzi o ACL. Czyli w okresie rehabilitacji na ACL, na więzadło krzyżowe, zdecydowanie pilnuję tego, wręcz nawet uciekam w tył z kolanem.
I drugie to jest patologia w stawie w rzepce, pod rzepką, w stawie rzepkowo-udową, czyli generalnie ból przedniego przedziału stawu kolanowego. Wtedy też uciekam od wysunięcia rzepki przed linię palców. Natomiast jeżeli jestem zdrowy i trenuję przysiady z mniejszym lub większym obciążeniem, to ważniejsze jest skoncentrowanie się na utrzymaniu trzech punktów podparcia, czyli pierwszy palec, podstawa pierwszego palucha, piątego i pięta. I zaczynam wykonywać przysiad. Oczywiście wszyscy powinni pamiętać, 100% ćwiczących, że ruch powinien być z biodra, a dopiero drugi ze stawu kolanowego. To jest jakby najważniejsze. I wtedy zaczynam wykonywać przysiad. W zależności jaka jest długość mojej piszczeli i długość kości udowej i utrzymanie tego ciężaru masy ciała na tych trzech punktach podparcia, to tak daleko wyjdzie piszczel. U jednego piszczel wyląduje tu, u drugiego tu, a u trzeciego tu. To jest bardzo indywidualne. Wszystko zależy od długości. Drybla z długą kością udową pchnie w przód. Z krótką kością udową będzie mógł zostać z tyłu. Nie ma tutaj dzisiaj, nie mówi się o tym, że ma być tak, czy ma być tak. Ma być masa ciała utrzymana na trzech punktach, równomiernie rozłożona na trzech punktach podparcia. Wyjdę kolanem za daleko, to przesunę środek masy ciała na dwa punkty podparcia. Będę miał tendencję do uciekania pięty w górę. Z kolei bardzo agresywne uciekanie od tego wysunięcia kolana przesunie mi masę ciała na piętę i zaczynam tracić stabilizację. Co z tego, że ucieknę od czworogłowego i przejdę na dwugłowy i na pośladek, jak będę niestabilny i w końcu przewrócę się w tył. Zdrowy rozsądek i utrzymanie centralnie masy ciała na stopie da mi wyraźnie pokaz, gdzie powinno wędrować moje kolano. Nie ma jednolitej opinii, jest to bardzo indywidualne w zależności od budowy, no i oczywiście od sprawności stawu i skokowego, i stawu biodrowego. No właśnie, to się robi taki soundbite, nie? Że ktoś tam miał coś z kolanem, nie mógł wychodzić tutaj kolanem przed palce i nagle to się zobaczmy, robi. Funkcja nasza jest jasna, jeżeli ja chodzę na schody, to zobaczcie, przy wchodzeniu na schody, to zawsze się trochę wysunie kolano przed linię palców. To jest naturalne, a już nie mówiąc o schodzeniu ze schodów, prawda? Jak się schodzi, to kolano generalnie dosyć mocno wychodzi w przód. Także nie trzymamy się decydowanie. Jeszcze pytania przy wykroku, akurat skoro już schody, jeszcze było przysiad i jak przy wykrokach? Przy wykroku to jest tylko jedna rzecz, czyli przy wypadzie, prawda? Przy wypadzie, lunge'u, tak? Przy wypadzie. Większość, żeby zabezpieczać kolano, to wtedy blokujemy kolano przed palcami. Dlatego, że przy wypadzie jest bardzo mocna praca ekscentryczna czworogłowego. I wtedy podczas przysiadu jest bezpieczniejsze, bo ja schodzę w dół, a tu idę dużą masą ciała plus ewentualnie obciążeniem. Wychodzę bardzo mocno, biodro mi idzie w taki sposób. Sam staw biodrowy idzie w dół, w przód. Pcha mi kolano w przód, dlatego dla bezpieczeństwa tu nie wychodzimy poza linię palców. Nawet często blokujemy biodrem ruch kolana przed linią palców. Bardzo różna jest w klasyce, często się pisze, że tak się powinno kończyć wypad, lunge. Natomiast funkcjonalnie jest do... Znowu, jak pójdzie centymetr w jedną czy w drugą stronę, nie ma znaczenia, ale blokujemy wypad zatrzymaniem ekscentrycznym czworogłowego, żeby nie wypaść bardzo mocno poza linię palców. Przy wypadzie, przy ćwiczeniu dynamicznym, tak przestrzegamy przed tym. Stąd, biorąc pod uwagę twoje kolano skoczka, przypomnij sobie, że kiedyś robiliśmy ćwiczenie na skosie i kiedy ta platforma była skośna i kolano bardzo mocno wychodziło w przód, ale ma to i kilka minusów. To może płynnie przejdźmy do butów, do podnoszenia ciężaru. To jest powiedzmy dobra, no jeżeli już o tym, prawda? Mamy but ciężarowy. Mamy but ciężarowy. But ciężarowy powoduje bardzo... Tu się powołuje zresztą wszędzie na McGilla.
I Cholewicki. Cholewicki już właściwie nie jest jego asystentem, jest to Polak, który zresztą notabene były ciężarowiec, który wyemigrował do Kanady, pracował jako asystent u Magilla. No Magill guru światowy od biomechaniki kręgosłupowej, ćwiczeń z MMA, z ciężarowcami, z kajakarzami, przeprowadza mnóstwo badań, no guru światowy. I wyraźnie podkreślił, kiedyś korespondowałem nawet z Cholewickim, że jakakolwiek podkładka, kiedyś to siatkarze u nas podkładali talerze, prawda? Piątki, dwójki, talerze podpięte. No to bardzo popularne. Bardzo popularne. Buty są mało popularne. Tak jest. W Polsce. I oni obaj, nie chciałem wypowiadać się w stosunku do trenerów, natomiast Magill wypowiedział się zdecydowanie. Jak nie muszę, to w życiu nie można dawać podkładek, dlatego że każda podkładka podpięte powoduje przesunięcie kolana w przód. Przesadnie to rysuję. Każdy obcas wysuwa mi i zwiększa mi obciążenie na przednią stronę stawu kolanowego. Stąd, jeżeli nie muszę, to ćwiczę w jak najbardziej płaskich butach, które wymuszają na mnie sprawność stawu skokowego. Jeżeli mam niesprawny staw skokowy, to mogę sobie pozwolić na 2 czy 3 tygodnie ćwiczeń z podkładką, ale między sesjami treningowymi na chama mobilizuję staw skokowy, żeby zejść z przeciążenia stawu kolanowego. I zwracam uwagę na to, to się w ogóle często zapomina, że nie tylko mięsień płaszczkowaty czy mięsień trójgłowy, ale staw skokowy trzeba mobilizować. Mogą być te dwa mięśnie luźne, swobodne, ale tkanki łączne wokół stawu skokowego w wyniku jakiegoś wcześniejszego urazu mogą być ciasne. Wtedy dochodzimy do mobilizacji stawu skokowego, co może przy następnej okazji pokażemy, jak my to mobilizujemy u nas w centrum pod kątem funkcjonalnym i pod kątem rehabilitacyjnym. To jeszcze można dodać jedno zdanie na temat tych butów. Jest tutaj bardzo fajne zdanie, które Magill wypowiedział. W ogóle płaczę, bo na mnie czekają takie buty w domu. I jakby doktora usłyszałem. Nic, no może to ja nie będę ich używał. O, okej. Dobra. Słuchaj, ja dodam jeszcze jedno zdanie. To bardzo fajne jest, że... Mogę mówić tak? Magill... Wracając jeszcze do Magilla, kapitalne zdanie użył, czy to Cholewicki użył, już nawet nie pamiętam, który z nich w stosunku do tych butów, czy do podwyższania pięty przy przysiadach. Podzielił nas na dwie grupy, na ciężarowców i na resztę świata. Te obcasy i podkładki podpięte w celu dźwignięcia tony i zdobycia złotego medalu olimpijskiego, okej, ciężarowcy to mogą akceptować, bo idą o wszystko. Natomiast my nie podnosimy 200, czy 300, czy 500 kg, tylko idziemy ze zdrowym rozsądkiem. Nie chcemy nabawić się kontuzji. W związku z tym reszta świata poza ciężarowcami ma niezalecane podkładki podpięte, czy buty z obcasami. Bo można powiedzieć, że poprawia biomechanikę dla wyniku, ale nie tak, dla zdrowia. Ale tak? Nie dla zdrowia. Okay. Ułatwia mi zejście głębokie, prawda? Im bardziej mam pięty podniesione, tym łatwiej mi jest zejść głęboki przysiad. Ale kolana. Dobra, myślę, że mamy to i przechodzimy do pytania numer 3. Bardzo bym prosił o omówienie buttwinka przy przysiadzie. Ja przez to mam ból w odcinku lędźwiowym i nie mogę wykonywać przysiadów i martwego ciągu. Jakie ćwiczenia rozciągające byłyby tutaj najlepsze oraz co zrobić, żeby ten ból wyeliminować? Okej. Super pytanie, tylko dosyć obszerna odpowiedź jest na to. Należy to podzielić na dwie grupy. Jeszcze może powiedzmy, co to buttwink tak oficjalnie, żeby może nie każdy wie z naszych widzów. No tak jak ja rozumiem buttwink, to jest... U nas się często używa, jak pies podwija ogon pod siebie, czyli tylne pochylenie miednicy, likwidowanie czy zmniejszanie lordozy lędźwiowej podczas ćwiczenia. To samo, co przy bench pressu mówiło się, to podwinięcie miednicy pod siebie tego ogona powoduje wypłaszczenie krzywizny na odcinku lędźwiowym, czyli dyskopatia, ten efekt pestki. Także buttwink jest fatalny. W 2014 Magill to podkreślał. Każdy moment zgubienia tej lordozy lędźwiowej zwiększa ryzyko dyskopatii, szczególnie w tych odcinkach najmniej stabilnych, czyli L5 S1 na połączeniu odcinka lędźwiowego i kości krzyżowej i jedno piętro wyżej L4 L5. To są dwa newralgiczne segmenty,
które się destabilizują przy podwinięciu tego ogona. Także bad wing rzeczywiście jest fatalny, jeżeli chodzi o efekt przy przysiadzie. Bardzo fajne, żeby sobie zrozumieć, że jeżeli ktoś wykonuje głęboki przysiad z bad wingiem, to niech ten przysiad robi bez obciążenia i niech się uczy prawidłowego przysiadu, ale w życiu niech nie dokłada obciążenia. Każde obciążenie dodane na skołysaną miednicę w kierunku tylnym zwiększa mi ryzyko. I tu widzieliśmy u siatkarzy, którzy trenowali z obciążeniem głęboki przysiad, nie potrafiąc utrzymać przedniego pochylenia miednicy i wylądowali w szpitalu na zabiegu. Zdecydowanie nie, nie, nie. Jest to też jest wszędzie opisane. Zdanie jest jednoznaczne. Natomiast z tym bad wingiem trzeba sobie... Czeka, tak? Mieliśmy na Jacku pokazywać? Czy jest jeszcze coś na poczekaj, to jeszcze nie. Okay, dobra. Dobra. Z tym kołysaniem miednicy i problemami, które mają na to wpływ, to trzeba rozgraniczyć, bo nie pamiętam, jak ma na imię ten bąbel, który zadał to pytanie. Nie przeczytałem imienia. A? Już czytam. Czytam jakiś nick? Migrat. Migrat? Nie znamy imienia. Dobra, nieważne. Należy rozgraniczyć martwy ciąg od przysiadu. Okay. To zupełnie jest inna kwestia. Przy martwym ciągu może mieć do czynienia długość. To jest punkt to jest wzrok? Nos. Czy to jest nos? Okay. Nos, to jest oko, prawda? Dobra. Oto. Okay, to jakby zachowane te linie tutaj trochę wychodzi, bez znaczenia, chodzi o zrozumienie tego sensu. Mhm. Tu mamy hamstring, czyli grupę tylną i tu mamy mięśnie łydki. Czyli cała tylna powięź, cała tylna, często mówimy kołdra. Napięcie na tej tylnej kołdrze ogranicza mi ruch zgięcia w stawie biodrowym przy wyprostowanych kończynach w stawie kolanowym. I wtedy może to być decydujący czynnik w ograniczeniu izolowanego ruchu w stawie biodrowym. Natomiast przy przysiadzie ta grupa tylna i mięśnie łydki są wyluzowane, więc hamstring jako taki ma dużo mniejszy wpływ na zmianę ustawienia kręgosłupa czy całej miednicy przy przysiadzie. Tu poszedłbym, że może to być główny czynnik decydujący o ograniczeniu tej ruchomości. Warto zwrócić uwagę również i za staretem, i za innymi, że funkcjonalnie powinien facet osiągnąć minimum kąt 80 stopni zgięcia w stawie biodrowym, żeby go uznać za relatywnie sprawnego, kobieta minimum 90. Warto o tym sobie zapamiętać, żeby ocenić swoją sprawność izolowanego ruchu w stawie biodrowym. Oczywiście, jeżeli ktoś idzie pod taki sport, prawda, no powiedzmy nie taki rekreacyjny, tylko chce częściej ćwiczyć, to ten kąt powinien być większy niż 90 stopni, czyli powiedzmy 100, to jest gdy ktoś sprawny w stawie biodrowym. Natomiast przy przysiadzie zdecydowanie tylne pochylenie miednicy, czyli ten wing, czyli podwinięcie tylne, to zdecydowanie co innego ma wpływ. Patrząc od przodu, to może pokażę na naszym jacku, to jest taki szczupły facet, który bardzo nam pomaga w zrozumieniu istoty, to są przywodziciele i torebka stawowa z przodu. Jeżeli torebka stawowa jest ciasna z przodu, to ona powoduje przekręcenie kości udowej w kierunku rotacji wewnętrznej. Zawsze trzeba pamiętać, że trzy przywodziciele, oprócz momentu przywodzenia, mają również moment obrotowy, rotacja wewnętrzna w stawie biodrowym. Zarówno przywodziciele i torebka przednia ograniczają mi możliwość otwarcia, czyli rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym, tak żeby miednica mi weszła w otwierany staw podczas przysiadu i zmieściła mi się od kości udowej do środka. Jeżeli mam przykut przywodzicieli i torebki stawowej, to kość miednicza, czyli kolec biodrowy przedni górny, zaczyna mi się opierać o przednią powierzchnię uda i chcąc nie chcąc, miednica musi iść w tylne pochylenie. Koniec, kropka, jeżeli chodzi o pierwszą rzecz. Czyli taki prosty tip, jeśli nie jest nic ograniczeniem na długość, to poszerzyć rozstaw nóg?
Nie? A, okej. Okay. Jeżeli poszerzam rozstaw nóg, to z jednej strony jakby ułatwiam, ale z drugiej strony ustawiam kończyny negatywnie. Okay. Jeżeli ja... Kończyny powinny być ustawione podczas przysiadu, mówię o stopach w stosunku do stawu biodrowego, jak narysuję miednicę, tu jest panewka, tu powinien być staw z centrum stawu kolanowego i z centrum stopy. Mhm. Tak powinna być kończyna ustawiona podczas przysiadu. Stopy powinny być rozstawione na szerokość panewki, biodra, prawda? Wtedy jestem funkcjonalnie sprawny, mam pion. Jeżeli ustawię stopę w szeroko, to teoretycznie będzie mi tutaj łatwiej. Tak, ale zaczynam niszczyć łykieć boczny kości udowej, czyli nawet jeśli kolana pójdą, poszerzamy stopy, to też kolana. No tak, ale tak jeżeli ja pamiętam o tym, że jeżeli mam przykurczone przewodziciele i torebkę stawową, to ja nie pójdę z tym szerokim rozstawieniem. Okay. Zawsze mi będzie blokował przywodziciel i torebka stawowa, więc pierwotnie muszę rozerwać kolagen przy torebce stawowej. Czyli to nie jest rozciąganie mięśniowe, tylko to jest mobilizacja, rozrywanie agresywne. Możemy na następnej sesji pokazać, pokażę serię tych mobility, hip mobility, prawda? Jak to u nas w centrum robimy, muszę rozerwać przód torebki stawowej, żeby umożliwić otwarcie biodra w kierunku rotacji zewnętrznej. Do tego czy foam rolling, czy rozciąganie przywodzicieli, tych, które odpowiadają za rotację wewnętrzną, żeby móc otworzyć biodro. To jest pierwsza grupa. Druga grupa tkanek, które fatalnie wpływają mi na hip mobility, czy na mobilność stawu biodrowego, to są mięśnie i struktury rotujące w stawie biodrowym w kierunku zewnętrznym. To są mięśnie i struktury biegnące od kości krzyżowej w kierunku krętarza większego. Przy zginaniu kończyny w stawie biodrowym one powinny być dosyć elastyczne i rozciągać się. Natomiast jeżeli są ciasne, trzymają mi tu krętarz, nie mogę już bardziej zgiąć kończyny w stawie biodrowym, no to wtedy ruch idzie kompensacyjny i idzie tylne pochylenie miednicy. Nie zmienia się wtedy długość tych rotatorów. Tu zdecydowanie, tak jak u nas, to z jogą, to jest rozciąganie typu pigeon, go. To jest jedno tam z dwóch, z trzech, które tutaj wykonujemy. Każdy, kto chce prawidłowo wykonać półprzysiad, głęboki przysiad, w celu uniknięcia tego buttwinku, powinien mieć wyluzowane rotatory zewnętrzne. I to są najważniejsze struktury, które pozwalają mi na prawidłowe wykonanie przysiadu. Jeżeli chcemy dodać do tego smaczki dwa, małe, drobne szczegóły, które wpływają na wykonanie, na prawidłowe wykonanie przysiadu, to jest może rzeczywiście, wróćmy chyba do klatka. To jest fajna rzecz. Na stopie popatrzę. Stopy powinny być równolegle i piszczel powinna się rotować w kierunku zewnętrznym. My wszyscy mamy tendencję do płaskostopia i piszczel wtedy się rotuje w kierunku wewnętrznym na stawie skokowym. Dlatego warto pamiętać, że funkcjonalnym ruchem na stawie skokowym, który umożliwia mi lepsze wykonanie przysiadu, to jest rotacja zewnętrzna, czyli rotacja. Tu przywiedzenie na stawie stopy, co wymusza mi rotację zewnętrzną na stawie skokowo-głębiowym. I druga sprawa, jeżeli chcę otworzyć biodro, a znowu mam tutaj tendencję w stawie kolanowym z kolei, u większości, szczególnie u kobiet, że jest rotacja zewnętrzna w stawie kolanowym. U większości z nas czworo głowy troszeczkę się zagina, to tak zwany spoczynkowa, to jest heel angle. Tak zwane kilkanaście stopni, 15, 13, 15 u facetów, do 20 nawet u kobiet. Żeby zmniejszyć funkcjonalnie ten kąt kół, to ja powinienem dążyć do odrotowania na zewnątrz kości udowej w stosunku do piszczeli. Też przy następnej sesji mogę pokazać, jak to robimy u nas, bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli mam piszczel zrotowany tak, kość udową do wewnątrz, to mi blokuje przejście kolana na zewnątrz podczas przysiadu. Odrotuję na zewnątrz, łatwiej mi wykonać przysiad z otwartym stawem biodrowym. To są dwa takie końcowe smaczki. Nawet wydaje mi się, że widziałem. Po prostu taka ręczna mobilizacja nawet jest, prawda? Może być ręczna, tylko że ręczna mobilizacja...
Mało daje. Mało daje, prawda? Bo ja muszę wejść w końcowy zakres ruchu, pomiarzyć trochę staw, przytrzymać i zgodnie z tym, nie wiem, co się chyba ostatnio pytałeś, to ile, jak długo powinniśmy trzymać, to rozciąganie, czy rozrywanie kolagenów, czy mobilizowanie stawu, to wszędzie jest opisane. Minuta, prawda? Żeby być skutecznym w stosunku do kolagenu, to mobilizacja kolagenu powinna trwać powyżej 60 sekund. Wtedy ona jest rzeczywiście skuteczna. Tu się powołuje na Stecco, prawda? Na taką naukę powięziową, kolagenową. Jest to nie mój wymysł, tylko jest to udowodnione, że skuteczna dawka czasowa rozrywania kolagenu to przynajmniej 60 sekund. I tak tutaj u nas właśnie idziemy tym tokiem myślenia. No dobra, okay. Czyli pokrótce podsumujemy. Pigeon, tak? Jeśli rotatory zewnętrzne, tak. Ja to pokażę, bo gdzieś robiłem na filmie. Jeśli chodzi o przewodziciele, co tutaj byśmy polecili? Znaczy to zaraz może rzeczywiście pokażę, bo no na rysunku, no to wygląda na rysunku, to nie odda. To jednak rysunek jest jednopłaszczyznowy. To jest tak rysujemy to naszym pacjentom, prawda? Okej, znajomy. To przecież znasz to. Dobra. Ja jeszcze dodam smaczek, to czasami to tu na udo, żeby właśnie jeszcze odrotować to też na pokażę, udo. Bo mam na filmie tą powerband. Na powerband tą nogę, która jest zgięta. Tak, tak. Aha. Jest ekstra. To dosłownie sam? Do góry ma ciągnąć powerband? Nie, do boku. Do boku. Do boku, dosłownie do boku. Do boku. To wiesz, no pokażemy na tobie. To zaraz to. Tak. Z pidżinem i z tym. Pidżin robimy też również odwrotnie. Jest bardziej agresywny, odwrotny pidżin. Bo pidżin wygląda, prawda, w ten sposób. Noga jest dłuż, to wyciągamy i tu idę, prawda? Tak sobie leżę. Natomiast odwrotny pidżin, kurczę, pieczone, jak to przeczytałem i zaczęliśmy robić, jest skuteczniejszy, jest taki trudniejszy i widzę, że bardzo mocno działa. To też na tobie możemy to pokazać, czy na mnie. Agnieszka bardzo dobrze robi to wszystko, jest to taka jogi. Może na kimś, kto dobrze robi, bo na mnie to szybko będzie. Znaczy tak, ale to wiesz, to warto pokazać właśnie, bo tak, zobaczcie mój tok myślenia przy pokazach. Najłatwiej złapać kogoś jogina. No i co z tego, że ja pokażę dobrze, wiesz, idealnie? Kto do tego dojdzie? No, jak 90% to otworzyć, tak, jak to otworzyć. Warto pokazywać na kimś, kto dobrze to robi, ale bez rewelacji. No nie kapujesz? No bo widziałem właśnie za tę joginkę, która robiła te głupiczki. Ona sobie przykleiła sobie nogę. Weź joginka nie jest dla nas dobrym przykładem. Dlatego, że joginka to masz 2%, a reszta kaleki. No to lepiej pokazać, nazwijmy pół kalekę, żeby pokazać, do czego dążyć. No nie? No bo tak to do joginki pokażesz, o kurwa, ja tak w życiu nie zrobię. I będzie miał rację. Że jakby nas powie, ale wariaci. Skary trochę przywołam. No, dawaj. Tutaj, tak? Tak. A to robisz, tak? Nie mam tu za. Dobra, wszystko jedno, którego. Teraz rozciągamy przywodziciele i dodatkowo wewnętrzną, przednią część czterenki stawowej, stawu biodrowego. Stopa powinna być lekko wysunięta w przód, żeby gołem była blisko pionu. Odciągam kolano na zewnątrz i wpycham lewą część miednicy w otwierane biodro. Okay? Stopa dąży do tego, żeby pierwsza kość stopy cały czas była przy podłożu, bo od razu uzyskuje zewnętrzną rotację piszczeli, zewnętrzną rotację kości udowej na kości piszczelowej, no i kładź się, no dawaj, pychaj biodro. Ważne zwrócić uwagę, teraz połóż się z gardła, prawda, żeby nie kłaść się w taki sposób z odcinka piersiowego, tylko wpycham lewą część miednicy, otwieram biodro, patrzę z uśmiechem na krzywe spojrzenie Michaela, okej? Okay? I dążę do jak najniższego otwarcia, do jak najniższego położenia tułowia. Widać to głos tam z góry? Muszę ci powiedzieć, wiesz co? To jest rewelacyjne instrument. Ja ci pokażę, jak ja to robię. A się sam dziwię, że kilkumiesięczna praca
kilka miesięcy robię to regularnie, coś co 3 dni, codziennie tego nie można robić. Ale kurde, rewelacja, prawda? Nie to, tylko to, pilnuję stopę, otwieram, piszczel jest w piorie. Wow. Powodzenia tu łodzia na biorze. Rewelacja na biorze. Rewelacja na biorze. Super. Ja przy trzeciej serii nawet w połowie tego nie jestem. No, jest mówić, że bardzo mi się to podoba, to rozciąganie. Jest wejść, otworzyć biodro, kolano dobrze pracuje, wszystko jest super. Bardzo polecam to rozciąganie. Oczywiście lustrofobia. Wiesz, może nie trzeba rotować tego kolana, bo ja na kolano to też mogę pokazać tą rotację tutaj, którą to ćwiczenie tutaj robię. Dobra, pidgina teraz, tak? Pidgin. I znowu, Michael, pierwsza rzecz, której my pilnujemy, to jest ustawienie uda wzdłuż linii tułowia, czyli udon ma być tu. Stopa powinna być, dążyć powinienem do kąta 90 stopni w stawie kolanowym, czyli jak najbardziej w przód. Tak, żeby boczna krawędź stopy mi się położyła na materacu. I teraz zadaniem Michaela jest ślizg do tyłu, prawej nogi, tak, żeby dotknąć lewym biodrem do podłogi. Posłuchaństwem, który większość z nas dotyczy, a może nawet wszystkich, to jest ucieczka i kładzenie lewego biodra, wypychając prawe biodro w kierunku górnym. I to jest kicha. Tak ma być wykonane. I ślizg prawej nogi tak, żeby linia pośladku była relatywnie równoległa do materaca. I nie trzeba się tak jak z jogi kłaść, tylko wystarczy zachować krzywizny kręgosłupa, a jeżeli chcę dodać jeszcze głębszego rozciągania, to zaczynam się skręcać w lewo, pchając prawe biodro w dół. Myślę, że wszyscy zobaczą, albo sobie są w stanie wyobrazić twarz Michaela. Okej. Okay. Dobra, dzięki. Git. Dochodzę do gleby. Kurde, super. Przyszedł też? Tak, do gleby dochodzę totalnie. Też tak zrobię. I to tendencją u nas wszystkich jest to jest tendencja przesadzona. W związku z tym, że chcę wszystko odkręcić, to palce ustawiam lekko do środka, łapię sobie za stopę, przygniatam ją, idę lekko w zgięcie, ale idę rotacją zewnętrzną, kieruję kolano jak najbardziej na zewnątrz. Jeżeli jeszcze mam rezerwę ruchu, to idę w zgięcie, idę w rotację, idę w zgięcie, idę w rotację. Odkręcam piszczel dość przyśrodkowo w stosunku do kości udowej. Ułatwiam sobie możliwość z wykonania głębokiego przysiadu. Nie robię tego, tylko robię to. Przy okazji korzystam również z rotacji zewnętrznej na stawie skokowym. Czuję napięcie w stawie kolanowym. Rotacja na kości piszczelowej. Super dodatek do, jeśli ktoś chce wykonać sobie ten głęboki przysiad prawidłowy. Super sprawa. Dobra, trzecie pytanie. Mów. Czwarte. Bo czwarte. Już zrobione. No, to już słuchajcie, pozaetatowe, to są nadgodziny teraz. Lecimy, no słucham. Dobra, proste pytanie. Zadał je Addicted to Bench. Doktor Biernat napisał jakieś książki. Dwa znaki zapytania. Okej. Okay. Parę artykułów, ale książkę napisałem jedno, to właściwie trudno nazwać to książkę. Ja właśnie publikację widziałem, książki jeszcze nie widziałem. Książka to jest takie kompendium prewencji urazów w siatkówce z płytką. To 3 lata temu chyba wydaliśmy, wiem, współpracuję z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej i jakby na potrzeby siatkarskie, tam zresztą wtedy profesjonalni zawodnicy byli tymi modelami, jest nagrana płytka i jest sporo niezłego według mnie takiego tekstu opisującego podobne podejście, o którym dzisiaj mówimy, ale warto też powiedzieć, że gdybym się dzisiaj miał zabrać za pisanie takiej książki, sporo bym już zmienił. Sporo, może nie tyle bym zmienił, sporo bym już dodał. Co by nie powiedzieć, ma 3-4 lata,
jeszcze jest na pewno sporo trenerów, nawet siatkówki bazuje na tej książeczce, na tym kompendium, prowadząc swoich siatkarzy. No ale tak jak cały świat, no wszystko się zmienia. No, 3 lata nie jest może to wieczność, ale już jest jakiś tam czas, który pozwala nam na dodawanie nowych rzeczy. Zgodnie z nauką, która się rozwija. No i parę artykułów o kolanie skoczka, o kolanie biegacza, też już właściwie mało aktualny jest. No i parę takich rehabilitacyjnych, typowo medycznych artykułów też wyszło z naszego centrum, ale to są takie typowo medyczne. To kolanie skoczka nawet widziałem, zanim się tu pojawiłem jeszcze dawno temu, już je znalazłem i próbowałem coś z niego wyciągnąć, ale trzeba się było pojawić tu. Dobra, mamy wszystko. Dobra, czoło sobie wypłaszczysz. Bardziej. Dobra. Okej. Po raz kolejny dostaliśmy super dawkę wiedzy. Ja się dużo dzisiaj dowiedziałem. Myślę, że nasi widzowie tyle samo albo jeszcze więcej co ja. Także ponownie bardzo dziękujemy za wszystko, co usłyszeliśmy. Excellent. I na następny raz, jeśli nie pokażą się takie pytania, to ja sam je napiszę, bo chcę usłyszeć. W każdym razie myślę, że będę szukał pytań o barkach, ogólnie obręcz barkowa. Super. I coś o wiosłowaniu bym chciał usłyszeć. Okay. Także jeśli się pytanie nie pojawi, to sam je napiszę i sam je zadam. Bo dzisiaj było w sumie głównie o biodrach, nie? Okej, okay, no barki. Barki, tak dodać taki krótki komentarz, jak patrzę na pacjentów. Kolana, biodra, relatywnie sporo jest terapeutów, trenerzy coś tam wiedzą. Natomiast barki, czarna magia. Czarna magia, jeżeli chodzi o to, jakie komendy, jak ocenić kompleks barkowy. Także bardzo chętnie, bardzo chętnie. To jeśli się podobało, liczymy na łapę w górę i do zobaczenia następnym razem. See you next time. High five. Dobra, to cokolwiek jeszcze, żeby sprawdzić, no, czy łapie? Raz, dwa, trzy, cztery, maszerują. Pamiętasz? Zobacz to, wiesz. Ale w internecie też pewnie znajdę dobre zdjęcia, okładki, nie? No jest przecież na rynku. Tak, mieliśmy? Ty mi to mówiłaś. Tam jest... No nie pomaty, no trzeba to... Nie, no słuchaj, daj spokój, no. Wiesz, to trzeba się z tym pogodzić albo rzucić. I ona się już chyba pogodziła.